Wielka afera w Konfederacji, ale czy na pewno? Ostatniego dnia maja, szanowny Pandowski wstawił takiego tweeta, że w Konfederacji szykuje się wielka afera z jednym z liderów. Ni, chyba wtedy tam nie napisał, że to jest jakaś afera na tle seksualnym, ale no, napisał takiego tweeta. Ludzie jak zawsze podłapali, o co chodzi, o co chodzi, się dopytywali. I pan Dobski po jakimś czasie, nie wiem czy nawet po godzinie, usunął tego tweeta. Sprawa trochę ucichła, ale nagle po pojawiały cały czas yy, mi się na tablicy Winnicki, Winnicki, jakieś memy z Winnickim, i wtedy przychodzi pan Bart Staszewski i mówi, że panie Robercie. Proszę się wytłumaczyć z tego filmu. On tam napisał, jakby obejrzał już ten film, nie? Obejrzał, no, no, no. obejrzał ten film i to już jest sprawa publiczna i proszę się do tego odejść. Jeżeli... Któryś z widzów nie kojarzy sprawy, może nie śledzi Twittera, pan Bart Staszewski, to ten od tych żółtych tabliczek: Strefa Wolna LGBT. To nie tak, że ktoś tam z mieszkańców tej miejscowości sobie tabliczki wstawia, tylko ten pan jeździ z jedną tabliczką po całej Polsce, przylepia ją, robi zdjęcia, zdejmuje i sobie wstawia w internet. Napisał, że pomówił, pomówił pana Roberta Winnickiego, że miał jakąś aferę. Seksualną i to nie z kobietą, nie z kobietą, z drugim mężczyzną. No i na tym cała afera była, cały wczoraj wszyscy o tym pisali. I pomyślcie, w jakim żyjemy, w jakich żyjemy czasach, że nawet nie ma sprawy, że jedna osoba napisze coś, ktoś sobie coś domówi, i nagle cała Polska o tobie mówi. A ty jesteś biednym, nie cały miesiąc temu przyszedłeś zawał miałeś tam y, w rodzinie y, tragedię, jesteś chory, musisz się leczyć i jeszcze do ciebie. Właśnie ja myślę, dlatego pan Staszewski to wykorzystał, no bo jakby napisał do Bosaka na przykład, to Bosak by szybko się wybronił, a wykorzystali to, że pan Winnicki od tam prawie miesiąca nie jest aktywny w mediach, ale pan Winnicki odpowiedział i odpowiedział tak, cytuję, dobra. Więc najpierw przeczytam wypowiedź Barta Staszewskiego, którą widzicie na ekranie. Panie Robert Winicki, czy potwierdza Pan autentyczność filmu, który zaczął krążyć w sieci? Jak Pan się do tego odniesie, to już jest sprawa publiczna. Pan Robert Winicki odpisał dzisiaj rano, nie ma filmu, nie było sytuacji, którą insynuujesz. Ale może za to odpowiedzieć przed sądem. Lekarze wprawdzie kazali mi w leczeniu kardiologicznym wątroby, cukru, cholesterolu i wrzodów żołądka, to jak trochę już jak emeryci się przechwalamy, jakie mamy choroby, no. odstawić działalność i Twittera. Ale współpracownicy yy, zbierają materiał dowodowy, także pilnuj tyłów bez odbioru. Ładnie mu pan Winicki odpisał, nie? No ładnie, ładnie. Więc dobrze. No, co, co o tym sądzisz? To najpierw od tego, a później ja. Zaczy, tak, zacznijmy od tego, że rzeczywiście nie ma żadnych dowodów. Jak jakieś dowody były, to spreparowane typu jakieś screeny z pompół, gdzie. no. E, ja co zrobię... pan mówi, panie redaktorze? No mam nadzieję, że YouTube nie wyłączy zarabiania na nagraniu. No, ale to łatwo bardzo spreparować, bo nawet ja zrobiłem takie powiedzmy... Nie ale taką parodię, powiedzmy, te, takiej grafiki z tego serwisu. No i oczywiście ludzie szybko wykryli, że to zwykły fake news, ale bardziej mnie zastanawia to, jak to jest, że nie pokazuje jakiś, jakiś facet, tak, ten Staszewski, bo wcześniej to był dziennikarz, ten pan Dobbski. no to żebyście wiedzieli, to jest dziennikarz. I rzeczywiście dzisiaj ludzie zwrócili mi uwagę, że ale to przecież od Dobskiego się zaczęło. A ja nie, nie widziałem żadnego tweeta o niego który, by nad, od niego, który by do tego nawiązywał. I dopiero ludzie mnie dzisiaj uświadomili, że on parę tweetów napisał, y, nawiązujących jakby do tego, ale je pokasował. Może to też była odpowiedź na to, że Winnicki tutaj chce Staszewskiego przed sąd, no to dobski już y, usunął wszystkie dowody, chociaż część ludzi... Ale on się ja, je wczoraj tam... usunął, nie że dzisiaj. Dobski no. od razu po godzinie usunął te tweety. Ale to, to z jakiej racji to zrobił? No bo przecież wiedział, co pisze, tak? I po godzinie usunął. Dobrze, no to już Ci tłumaczę. Wielka hipoteza maszy, która została przeczytana na Twitterze nawet nie jest moja, ale sobie przypiszę, nie? Pan Dobski został wpuszczony w krzaki. I już ci tłumaczę czemu. Bo Pan Dobski jest znany z tego, że jest dziennikarzem do spraw Konfederacji, nie wszystkiego no. artykuły, co się klikają. Czy znasz jakiś artykuł pana Dobskiego, który nie nawiązuje do Konfederacji? No, nie, nie pamiętam. Nie no pamiętam. nie bardzo, ale za to jest znany z tego, że zawsze wyciąga jakieś smaczki z zakulis, jakieś afery i pewnie władze, nie wiem, Nowej Nadziei, ruchu narodowego być może całej konfederacji stwierdzili, że wykryjemy Kreta, który nam cały czas przesyła te informacje i puścimy informacje, cholera. I taśma wyciekła i zastraszają nas i wtedy ten, ten kret mówi do pana Dobskiego. Panie Dobski, panie Dobski, mam dla pana informacje tutaj i afera się kręci w konfederacji, że jakiś film mógł, mógł wypłynąć. I ta informacja być może poszła tylko do jednej osoby. Wiesz, każdy dostał jakiegoś innego fake newsa, tylko wiesz, no, no. Tylko jak zawsze się z politykami, z politykami rozmawia, tylko nie mów nikomu, nie? I on mhm. akurat komuś powiedział: No, i tak możemy ee, wyplewić kredyt. No, ale to tak, to jest bardzo dobra teoria, mogło tak być. Bo to wtedy by tłumaczyło to kasowanie po. Po jednej godzinie rzeczywiście. No, a że już Staszewski to podchwycił, no to już jego problem w tej chwili, tak? Bo ja, ja ktoś nawet napisał, że fajnie by było, jakby teraz y, na Staszewski poszedł do sądu rzeczywiście z Winnickim, by przegrał i musiałby wpłacić na jakąś tak, tak, fundację tak. ProLife pieniądze. No to by było niezłe. No, ale to i tak. Nie najbardziej dziwi, tak jak mówiłem, to jest to z Dobskim, Nie ma żadnych dowodów, nie ma nawet screenów, bo jakby był jakiś screen, to jeszcze by człowiek mógł podejrzewać, tak. Ale że podchwycili to jeszcze y, posłowie i politycy lewicy i zaczęli to między sobą przesyłać i tutaj oskarżać Winickiego o jedno, o drugie bez żadnych dowodów, no to według mnie no, coś jest z nimi nie tak, bo widziałem na pewno, że y, pani Anna Maria, Maria Żukowska między innymi przesyłała te tweety. Więc no, słabe powiem tobie, słabe. Pamiętasz, jak mówiłem o tym, że czeka nas, czeka nas taka najcięższa kampania wyborcza? Mówiłem tak. to parę tygodni Wiesz? temu, mamy czerwiec, a już jest. W ten tydzień to jest w ogóle apo, apogeum. Brown, co możecie obejrzeć na filmie u jednego z wielu, rozmawialiśmy o tym. E, tak. Później było e, tweet Sikor, e, Sikorskiego. Lisa, lisa, przepraszam. Lisa. Mm -hmm. Tweet lisa o tym, że dla kaczora i dla dudy znajdzie się komora. I oczywiście mm -hmm. chodziło mu o izolatkę, bo jest przecież grypsującym w więzieniu na oglądał się dzień lewe. wcześniej symetrii i ten, i grypsuje. Później następnego dnia Prawo i Sprawiedliwość porównuje yy, marsz tam, no, marsz 4 czerwca i tweet, tweet lisa do Auschwitz. No, to Dzisiaj, to, to wczorajszego nie. dnia mamy aferę z Winicki. No kurczę, się boję, się boję, że nie doczekamy tej jesieni. No ja zastanawiam się, co oni na wakacje szykują, bo przy. No chyba wakacje... odpoczniemy, nie no na wakacje nie, już chyba odpoczniemy. Nie, no, mam wrażenie, mam wrażenie, że nie, że na wakacje, bo wiesz, to już jest. To już zacznie się chyba kampania wyborcza taka no, porządna, bo teraz mamy, hmm. mamy prekampanię tak naprawdę, nie? A tutaj jest lipiec, sierpień, za chwilę wrzesień, no to we wrześniu, no to już powinni na ostro, tak? Bo w październiku będą wybory. Więc, no, kto wie, tym bardziej, że... Ja wiem, ja y... wiem, co będzie no? we wrześniu, ja wiem, co będzie we wrześniu. Będzie pierwszy raport tej komisji antybiskowej no. i wtedy... Tak. A wiesz, że tam ogółem w tej komisji można prześwietlić każdego? Tak. To jest, no? no, niepojęte, że na podstawie tej komisji mogą, no, Jana Kowalskiego prześwietlają, czy nie ma powiązań z, z Rosją, ale no pod tym pretekstem. A możesz sprawdzić jego wszystko. Nie ma już w ogóle. I patrz, Grzegorz Brown powinien tym się załatwić. No, no, ale to była czasa, Znaczy, on chyba na, na debacie w Sejmie coś mówił o tym właśnie. Ale nie pamiętam dokładnie to... kto, kto ogląda debaty w Sejmie. Kolejny raz ja. ci mówię. Ty ja. jest jeden komentujący, który pod ostatnim filmem napisał, że on też ogląda. To jest z was dwóch. Ja czasami zerknę, jest na strzech. Dobrze. Trzy osoby na prawie 40 milionowy kraj. Kto jeszcze ogląda, to napiszcie w komentarzu. To jak kolejnym razem to powiem, to jeszcze o was też wspomnę. Ale ty nie podpowiadaj, bo wiesz, jeśli pan Grzegorz Braun to ogląda, to ja podejrzewam, że on na tej komisji może się nawet pojawić. I jeśli będzie przesłuchiwana rzeczywiście jakaś osoba, taka jakiś zwykły obywatel, no to też może wejść, y, wziąć mikrofon gdzieś, wyrzucić y, albo tam stoły za, zacząć przewracać. Ja podejrzewam, że ludzie y, nawet y, potem będą go tłumaczyć, że no, sami by tak na pewno zrobili, gdyby mogli, gdyby mieli na przykład immunitet, nie. A też właśnie, jeszcze wracając do tego, to tak przy okazji chciałem jeszcze to powiedzieć, że. Y, jeśli chodzi o Brauna i o to, co on wyrabia, to zaczynam y, mieć takie podejrzenia, no bo on robi tak naprawdę coraz gorsze rzeczy, coraz bardziej się staje agresywny, ludzie go tłumaczą, i boję się, że w końcu będzie miał już takie emocje, że zrobi coś naprawdę głupiego, jeszcze przypadkiem może przy tym komuś krzywdę zrobić. Bo on też, jak mikrofonem rzuci, albo coś w kogoś jeszcze trafi w głowie, w głowę, i ktoś karetką będzie zawieziony. No, pomyśl, co by się stało, co by media jeszcze gadały, gdyby coś takiego się wydarzyło. No, ale że ludzie to pochwalają, no to jest inna, inna jak, sprawa, przynajmniej jak, jego wyborcy. jak zaczynają swoją wypowiedź. O tym, no. że może nie podpowiadajmy, bo Pan Brown będzie coś takiego chciał zrobić, to chciałem powiedzieć, Panie Grzegorzu, liczymy na Pana, ale jak teraz powiedziałeś o robieniu krzywdy, <grymny> to nie chcę być w tym szocie. <grymny> no, bo potem będą media, <grymny> potem będą Twoje słowa przywoływać. <grymny> że to nasza wina, nasza wina, podpowiedzieli dla Brauna, co mają zrobić. Dobrze, jeszcze na koniec wróćmy do sprawy pana Winickiego. Też przeczytałem na Twitterze. Wiesz, co to jest deepfake? Tak. Czy właśnie w aktualnej kampanii wyborczej ktoś by nie mógł się posunąć do tego, żeby z panem Winickim zrobić deepfakea? Przecież to nie jest takie trudne, a, jest jak, trudne. A, a jakość tego jest na tyle wiarygodna, że dużo osób na to się złapie. Ja ogólnie się zastanawiam, czy w tej kampanii wyborczej później, nie teraz na takim wczesnym etapie, ale czy deepfakes nie będą się pojawiać, bo yy, nie mówię o mediach takiego głównego nurtu. Poczekaj, yy, wytłumaczmy, co to, jest, co to jest deepfake, bo pewnie większość widzów nie wie. Deepfake to jest, że jest jakaś sytuacja, no na przykład, że jest zdjęcie pana Winnickiego i autentycznie jest film, który będzie mówił jeszcze jego głosem. I nawet nie zobaczycie, że to nie on, a to wszystko zostało wygenerowane przez komputer. Tak, w takich czasach żyjemy, że komputery już potrafią wszystko zrobić z nami. No, tak naprawdę, mogłaby być taka sytuacja, nawet, że byłaby jakaś konferencja albo nawet jakieś spotkanie z sympatykami. Byłby pan Robert Winnicki, no już powiedzmy, że on. To ten deepfake mógłby po prostu tak zrobić, żeby jego usta poruszały się tak, jak, jak podłożony inny dźwięk, jakby jego, czyli na tej konferencji mówiłby coś zupełnie innego niż w oryginale, i ludzie by myśleli, że to on naprawdę powiedział, ale tego naprawdę nie powiedział. Ale by się ludzie dali nabrać. Jakość wideo byłaby niezbyt wysoka, czegoś takiego, bo deepfake nie mają raczej wysokiej rozdzielczości. Ale na Twittera, na przykład, to byłoby idealne, taki deepfake. I wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi by się na to nabierało. Dlatego wydaje mi się, że praktycznie. Każda partia polityczna. Już nie mówię, że yy, sami politycy będą to zlecać, ale sympatycy na przykład, nawet w ramach tam swojej działalności, jakiejś mogliby bez problemu takie rzeczy na Twittera przygotowywać. I wydaje mi się, że tak będzie. No, ta kampania będzie obrzydliwą kampanią. Tak. Panie Robercie, życzymy Panu powrotu do zdrowia i spokoju, żeby się odczepili od Pana ci wszyscy fanatycy, ci wszyscy. Hejterzy i ci, co panu chcą włożyć w usta nie, nie pana słowa. Co się tak spojrzałeś na. No. Bardzo, bardzo złe porównanie, żeby wiem. czegoś. No wiem, no ale nie cofam słów, nie cofam słów. Ja wam dziękuję za oglądanie. Tobie, Danielu, również. Zapraszam do, na film do Daniela, w którym właśnie podsumowaliśmy działalność pana Brauna podczas ostatniego, tam ostatniej interwencji poselskiej na wykładzie pana Grabowskiego, i film się pojawi tutaj, gdzie my jesteśmy i po prostu jak skończymy już nasze głupoty gadać, to filmy się pojawią. A i jeszcze do pana Roberta, to najlepiej, żeby się nie przejmował tym, się, co pojawia teraz w internecie. Z tym, że y, na szczęście chyba jednak większość ludzi potraktowało to żartobliwie i robią po prostu memy, jakieś śmieszne przeróbki i nic więcej z tego nie wyniknie. Więc mam nadzieję, że pan Robert szybko wróci do zdrowia i że jedyne, co z tej sytuacji jemu zostanie, no to tylko się śmiać i nic więcej. I pieniądze, i pieniądze na, A, no i na tak, jakiś tak. cel, który sobie wybierze, żeby ten Staszewski płacił pieniądze. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, Dziękujemy. trzymajcie się, cześć. Cześć.